Witam bardzo serdecznie z gry SimRail, symulator pociągów z tej strony Draco i zapraszam do oglądania. Widzę, że to jest korek ostry. Panowie, dopiero wszedłem, także ogarniam, co tu się dzieje. Dolina dopiero co pojechała i czekamy na zwrot. No tutaj to jest dopiero zamieszanie. Czternaście dwadzieścia siedem, przelot podany. Jakby co, to zapraszam na mój kanał na YouTube. Będziecie na odcinku xrako.pl x gra. Ale to jest straszny bałagan, lol. Ja cię, Pendolino, nie puszczę wcześniej, już widzę. Ja mam trzy pociągi na torach. 14-125, jedź. Muszę tu porządki zrobić. Ja mam czerwone na odbiorcy, to nie? Straszny bałagan.
1427, przepraszam za zamieszanie, ale to jest straszny bałagan. Przyjął, poczekam. Już zielone, tylko że będziesz się wlókł za 1425. Przyjął. Zaraz wlókł. Trzydzieści jeden, 124, zobaczmy. Pozdrawiam pana z Olszamowic. Trzydzieści jeden, 124. Nie wiem, ile tu stoisz, ale już cię wypuściłem. Finally, thank you. Ale to jest bałagan, naprawdę musicie. 16125, naprawdę musisz chwilę poczekać. Spoko, czekam. Zaraz tu ogarnę, zrobię porządki. Przyjąłem. Rzadko kiedy się spotykam z takim bałaganem jak tutaj.
13.125, chwilę poczekaj, bo mam pociąg na torze bocznym, chciałbym już go puścić, bo on stoi dosyć długo. Podejrzewam. Szesnaście 125, przelot podany. Dzięki. Trzynaście 125, grzej już silniki, za niecałą minutkę podam przelot. Przyjąłem. No i teraz zrobiło się luźno. Dziękuję.
No dobrze, 41, 122. Bot naprawdę potrafi tak zamotać, że jak wchodzisz na taką stację, to nie wiadomo, w co ręce włożyć. Ale tutaj ich puściłem w miarę, myślę, w miarę dobrze, bo nikt nikogo nie dogania. Odstęp jest. Przede wszystkim Pendolino puściłem jako pierwsze, się starałem. Towarowego nie było żadnego, także no myślę, że jest ok. Ale powtarzam, te boty takie kolejki potrafią zrobić. Masakra. To jest coś niesamowitego po prostu. Też może być taka sytuacja, że na przykład o tutaj, że tutaj na przykład mamy kolegę i on na przykład zwolni sobie do 80, nie? Dobrze, zrobiłem w miarę porządki. Teraz to mogę sortować pociągi na luźno, nie? Najgorzej, jak wchodzisz i masz tak, tutaj jeden, tutaj jeden, tutaj jeden, tu jeden stoi, tu jeden stoi i to jest, wiesz, jak to nazwać? Kogo jumbo, chyba. Inaczej się nie da tego nazwać. Złota zasada to jest jedna. Pendolino jedzie jako pierwszy, a towarowy jako ostatni.
Miniaturkę muszę zrobić, bo zawsze zapominam. Może spróbuję zrobić miniaturkę, jak ten kolega będzie przejeżdżać. A ja go chyba nie dojrzę, to jest chyba moja dyżurka. Czterdzieści jeden, 122 przelot podany. Dziękuję. Zapraszam na kanał xdraco.pl x gra. Będziesz na odcinku. Okej. Pozdro i ty. Pozdrawiamy Zakola, także kolego, zostaw słupka jakiegoś, będzie mi bardzo miło. Ja już dałem.
Dziękuję i szerokości. Jak coś, to się mówi zielonych, nie szerokości. Też tak mówię. Dobrze, ja miniaturkę zrobię. Zobaczymy na zewnątrz, jak to wygląda. No i tak się werbuje subskrybentów. Nie no, żartuję. Gdzie tu są te okna? Tu, dobrze. O, piękne będzie, piękna miniaturka wyjdzie. Może jeszcze, żeby tory było widać. Idealnie. No dobrze, ogarnięte. Także zobaczmy, tu się nic nie dzieje. Nuda. No i co, bawimy się. Na razie odcinek 32 minuty. Czterdzieści jeden, 126. Czterdzieści, ale po co położę co? A 41, 26, dobra. Włoszczowa Północ, już działamy. Włoszczowa Północ.
Już blokada kierunku jest ustawiona, także puszczaj chłopa. Nie ma problemu. Raptor, zapraszam też Ciebie na kanał bardzo serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiamy Raptora, Włoszczowa Północ. No i co, tak to wygląda. Na razie mam luz, mega luz, także spokojnie to pendolino można puścić. Dawaj, dawaj, Raptor, tego pendolino, bo nie ma czasu, bo już mi jedzie jeden pociąg. I to jest pendolino najgorzej. Jak teraz wybrnąć z takiej sytuacji? Chłop nie puszcza tego pociągu. Blokada kierunku jest przestawiona.
O no. Jak fajnie się wydarzyło. Już rosa na czole było. To jest zło. Przestawianie tej blokady kierunku to jest zło po prostu. Wiesz, jakby raptorek jakby szybko puścił ten pociąg, no to spoko, nie? Jakby sobie przeleciał tę pendolino. A tak, jak patrzyłem, to tak patrzę i nie ma tego pendolino. No dobrze, to byłoby na tyle. Może dzisiaj jeszcze jakiś odcineczek nagram. Zobaczymy. Także do zobaczenia i zapraszam serdecznie na mój kanał. Kontrowersyjne niekiedy są akcje, ale też ciekawe do obejrzenia. Elo.